Dzień dobry, dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, na kolejnym odcinku, gdzie walczę o ranking 2700 i takiego zawodnika właśnie tutaj dostałem. Gramy na 3 minuty, walczymy, przestawiamy ruchy, komentujemy, zapraszam serdecznie, mamy obronę Greenfelda i jedziemy. 2661 to już jest dosyć spory ranking, jak na mnie, walczymy bardzo mocno, mam nadzieję, że uda się osiągnąć ten cel, czyli życiówkę. Póki co spokojnie tutaj robię sobie roszadę, kończę rozwój. Po wybiciu myślę, że zbiję to hetmanem. Dlaczego by tego nie zrobić? Skoczek może wyjść, dostaniemy taką względnie równą pozycję. Chociaż moje figury są szybciej rozwinięte niż przeciwnika, więc na spokojnie tutaj jest chyba w miarę ok. Wymieńmy te hetmany. No i wskoczę sobie wieżą po prostu z F na D1. Jakieś tego typu próby, coś tam może się wydarzyć. Aha, tu mnie związałeś. No dobra, chyba nie będę płakał z tego powodu. Tak się teraz zastanawiam, bo jak zbijesz, to zbiję i będzie chyba w porządku. Jakieś chyba kulturalne A3, żeby skoczek nie wleciał. Wybicie jak najbardziej będzie dla niego ok. Może H3, spróbuję wyjaśnić sytuację z tym gońcem. No i się od razu ta sytuacja wyjaśniła. Wejście skoczkiem raczej chyba nigdzie nie działa. Tutaj goniec zawsze może odejść. Para gońców po mojej stronie. Ciekawe, kto ma w ogóle teraz lepiej. On to wszystko wymienił. Skoczek wleciał. Aha, tutaj będziesz chciał mnie bić. Jasne. Zagram tu, zagrasz tu, zagram tu, zagrasz tu, zagram tu. I po parze gońców. Dobrze, idę na H2. Zbijesz pewnie tutaj jakieś odejście. Ale to nie jest do końca wszystko takie oczywiste. No właśnie. Zwróćcie uwagę, te gońce się raczej dobrze trzymają. Posunięcie F4 grozi, jakieś takie fajne wybicie, potem może tak, nie wiem jeszcze tego, ale się mam nadzieję tego dowiedzieć. Ale nie, idziemy aktywnie, atakuję pionka i będę tu próbował gryźć. Przeciwnik zagrał raz skoczkiem, potem wrócił, nie wiem czy to miało jakiś sens. Na pewno nie będę próbować tutaj bronić specjalnie skoczka, żeby zachować strukturę. Para gońców mi to zrekompensuje. Król zawsze ma ucieczkę. No właśnie, tutaj się mogą udzieć rzeczy takie. Jakieś takie zagranie. Tylko, że on mi tutaj zbije. A, przecież mam taki ciekawy ruch. Wieżę mogę stamtąd pędzić. Aha, wieża może zagrać tutaj. No właśnie, może. Raczej to zrobi. A wtedy wieża C7. Wieża C7. Mi się ten ruch podoba bardzo. Skoczek jest atakowany, skoczek jest też tutaj broniony. Możliwe, że to samo posunięcie zostanie zagrane. Król G2 chyba wygląda dobrze, żeby już nie było jakiegoś ewentualnego szacha. Tutaj wisi. Gońce chyba zrobiły robotę, moi drodzy. Wieża nie może się ruszyć, bo też będzie plomba. Tutaj jest atak. Okej, tutaj w sumie to masz rację. Pytanie teraz, tak, zbijesz tu, ja wtedy będę musiał odejść, więc mogę sobie chyba pozwolić na ruch tego typu, chociaż tutaj szach jest niebezpieczny. Dobra, to już jest kwestia chyba twojego wyboru. Zbiję tutaj, tutaj, tu, tu, ten goniec gdzieś tam sobie odejdzie. Mówię, gdzieś tam. Mogę po prostu zaatakować tą wieżę. Wieża nie może raczej zejść z tej ósemki, bo tam te szachy będą groźne. Jeden szach, to król idzie tu. I w zasadzie wygrywam tutaj, tutaj coś chcesz mi zrobić, czy coś mi tutaj grozi, ale zaraz, zawsze mam taki ruch, musisz od razu się zasłonić i teraz szukam dobrej przestrzeni dla siebie, może tu, czy tutaj, zaraz, ja muszę szybko tutaj liczyć, bo czas mnie bardzo goni. A tak, nie mogę zagrać po prostu na skoczka. Skoczek H2 to tu, goniec skoczek broni, tam jest związanie, takie zagranie to zawsze wieża tam. Skoczek tutaj gdzieś potem tu przejdzie, co? H4, skoczek przejdzie tu. Jakieś zagranie tego typu, no właśnie, hops, ty zagrasz tu, ja zagram tu. Tak, to bicie może być wątpliwe dla niego. Posunięcie takie może się wiązać też z takim ruchem. Też tutaj grozi wybicie. Atakujesz, dobra, idę daleko. Skoczki niby tutaj bronią te pole F8, ale moim celem już wejście jest takie i takie. I już jest blisko. Para gońców robi swoje, moi drodzy. O, i właśnie, mam taki ruch. Jeszcze goniec broni pięknie tu. Co? Dobra, jednego szacha mam. Jeden szach, jeszcze tutaj nic wielkiego nie zdziałał, ale takie bicie, czy tutaj, zachowujemy wieżę, próbuję, patrzę na czas. Czas tu jest bardzo ważny jak dla mnie, żeby mnie tutaj jakoś nie zaatakował specjalnie, nie może tam wejść.
Goniec, 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 goniec. Ale chwila, bicie. Aha, tu nie mogę, też się zasłania. Dobra, biorę po prostu pionka, konsumuję pionka. I też jest ok. Zagrywam tu, bo jeżeli zbijesz pionkę, to idę na B8. I on musi bardzo uważać. Dokładnie, biję kolejnego pionka. Zagrywam sobie tutaj. Tak sobie zagrywam. Ok, biorę kolejnego pionka. I zagrywam sobie tam, chcę dać mata. Dokładnie, i zasuwam pionkiem. Tak, uciekam. Tutaj uciekam, żeby nie było szachów. Dokładnie, zasuwam pionkiem. To już jest dosyć szybka gra. Przyznam się szczerze. O, zobaczcie, podstawił figurę. Mam. Jestem zbyt wolny, ale zobaczcie, udało się. Udało się wygrać z gościem na 700. Lecimy. I ta partia względnie kontrolowana. Dobra, lecimy dalej na spokojnie. Skoczek C6. Zobaczymy, jak on sobie tutaj będzie tej sytuacji mnie tutaj próbował ogrywać. Dobra, skoczek. Okej. Tutaj. Tutaj. To już są kombinowane szachy od samego początku. A zbiję, nigdy chyba tego nie biłem tak naprawdę. Czy to jest dobre? Powiem szczerze, nie wiem. Zawsze sobie tu... Aha, no przecież jest A3, to muszę odejść tutaj. To nie jest dobre. Znaczy, bicia tutaj się tego w ogóle nie boję, bo on straci parę gońców. Gram po prostu tak. Wybijam, żeby mieć szybki rozwój figury. No i chyba goniec C7, chociaż mogłem zagrać goniec D6, szybka ruszada, no możesz tego skonsumować i tyle. Dobra, gramy tak, skoczek musi chyba przejść na dobrą pozycję, coś w tym stylu, na A6 tam się raczej dobrze nie będzie czuł, tutaj wyprowadzimy sobie gońca, ok. Może posunięcie A5, żeby nie było B4. Ok, tutaj sobie wszedłeś, tutaj mogę zagrać, żeby przejść tu. Jak goniec D3, to możliwe, że skoczek D6, no tak, on będzie mnie tutaj chciał ogrywać szybciutko. Tak, zagramy, atakujemy gońca i pionka też podważamy. Z gońcem mam problem, wieża E8, goniec F8, coś takiego. Taki ruch to zawsze taki ruch. A, chcesz tak, czyli chcesz zdwoić, proszę bardzo. Chcesz zdwajać, to zdwajaj. Chociaż taki ruch i taki chyba też będzie ok. Tutaj chcesz mnie mocno atakować. Chyba tak zagram. To jest takie klasyczne też posunięcie. Zawsze mam też fajny ruch wieżą na A5. On H4, dobra. H5 znaczy tak. No pozwolę mu tak zagrać i tak. Jak bijesz, to bije. Ten goniec będzie miał też furtkę. Wiadomo, że tym nie mogę, bo skoczek wejdzie. Trzeba uważać na to. Ale tak solidnie chyba to powstało. On ma zepsute pionki. Na nich się będziemy skupiać. Tutaj na C7 trzeba też uważać, bo przeciwnik tu ma chrapkę na to. Zagrajmy tak. Ok, no i teraz trzeba się jakoś przestawić, może tutaj, coś w tym stylu, chociaż na C7 trzeba uważać, aha, tu będziesz chciał grać po prostu, G5 wydaje mi się, że działa teraz, G5 chyba działa, nie wpuszczam figury, a tu mam opcję, hetman broni, wieża tu będzie chciała grać, no właśnie widzę, że już coś mi tu zaczyna nie halo grać. Zagramy sobie tak. Jeżeli ty zagrasz tu, to ja tak, ty tu, ja zbiję. Dobra, G4. I teraz mam bicie tutaj na D5. Nie ma tu chyba wielkich niespodzianek. Wieża D5. Tu bronię, tu atakuję. Skoczek musi stąd uciekać. Myślę, że jest mega solid. No jeden szach, wiadomo. Chcesz, żebym zbił. Nie mogę tego zbić. Pytanie, w którą stronę iść? Chyba po prostu w tą. Zbiłeś pionka, rozumiem. Rozumiem to zagranie. Pytanie, czy tam nie zbić? Pionek zbije. I tu wtedy ty tutaj zagrasz. Dobra, spróbujemy takiej sztuczki. Czy to jest dobre do końca? Szczerze mówiąc, nie wiem, bo chodzi o to, że jak on zbije tym, zagram tak,
Zachowam gońca i będę mógł zbić tu. On zagra tu, ja zbiję tu, on zbije tu. Tak. Jak zagra tutaj, to mam po prostu bicie, bo nie ma mata. Ok, atakujesz mi tu, to widzę. Ha, coś mam teraz mniej chyba, nie? A, to chyba niedobrze za bardzo to policzyłem, tak jak widzę. Tu zbije wieża. Krzysztof, Krzysztof, dobra. Co tu grać? C6? Dobra, gram C6, zachowuję tę wieżę jednak. Wieża odejdzie na G5. Za bardzo wielkiej przyszłości nie mam tutaj chyba w tej pozycji. Jakoś tak czuję, że coś tu może nakręciłem. On zagra wieżą, tutaj zbije, utworzę trochę pozycję. To nie będzie chyba tutaj, trzeba będzie zagrać. Tu hetman broni z wieżą. Właśnie tak, za bardzo nie widzę, jak dalej mam to rozgrywać. Tutaj, tutaj. Co? Aha, chcesz nawet tak zagrać i oddać mi to. Tu skoczek, tu, tu, tu. Tracę, tracę, tracę. Mało czasu. Dobra, zbijam. Skoczek tu, bronię. Mata, F6. Jest mało czasu. Ojej, podstawiłem. Ten czas mnie strasznie niestety deprymuje. Jestem zbyt wolny. Szkoda. Właśnie jestem zbyt wolny tutaj. Już raczej sobie nie poradzę. Spróbujemy rewanż w takim razie. Ok. Muszę przyspieszyć. Po prostu muszę przyspieszyć swoją grę. Dlatego przyspieszymy. Chciałem już jakiegoś Londona grać. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Gramy normalnie. I kombinujemy przez A4. Goniec G5. Wyprowadzam szybko figurę. Lubię tego typu schematy. Lubię tutaj zamieszać w pozycji. Przeciwnik widzę, że też lubi grać ostro i zdecydowanie. Zbijamy skoczkiem. Hetman A5. Bicie tu, het tutaj. No dobra, zbijamy. Normalna pozycja póki co. Niech będzie taki ruch. Pilnujemy pionka. Goniec C5, skoczek tutaj. Na B3 od razu z tempem, żeby nie było. Szybka roszada. Dobra, i wieża C1. Próbujemy grać na wolnej linii, atakować przeciwnika. Może król H1, F4. Może to będzie dobry pomysł, nawet myślę, że bardzo dobry, bo trzeba dążyć do ruchu F5. On tutaj zaatakował. Dobra, tutaj mogę zagrać, obronić. Mam też taki ruch w razie czego. Skoczek tutaj, zawsze jest goniec. Dobra, tak, skoczek może zagrać tu. Będę musiał wybić, tu będziesz podważał, ale już mam ruch F4 w zanadrzu. Na szczęście. Ruch F4 gramy szybciutko. Tak, i tutaj taki ruch będzie groził. Skoczek tu, bicie, bicie. Zawsze mogę tak zagrać, zawsze mogę też tak obronić tego końca. Tu się czuję dobrze, ruch E5 grozi. E5 z jego strony? No to też koncepcję można zmienić, zagrać tak, tak, tam atakować, przejść tędy. Myślę, że czarne mają gorszą grę, gorszą pozycję w tym momencie. Zobaczcie, tak zagrał. Jak pomyślałem, tak zrobię. Nie będę długo się zastanawiał, bo tu jest bicie. Możliwe, że też troszkę nie doliczyłem, bo nie mogę tego odbić, ale mam szansę odbić to. Związanie troszkę się chyba tutaj kończy. Okej, aha, tu mnie atakujesz mocno. Muszę to obronić.
Skoczek wejdzie chyba tutaj i tu mnie mocniej atakujesz, co? Tak, tak się też dzieje. Spróbuję tak, żeby dać ci mata. Możesz zagrać tu, bicie, bicie. Kto to lepiej liczy? Pewnie on. Możliwe, że skoczek F2 działa po prostu. Chyba działa skoczek. Bicie, bicie, tam, 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 tam. Skoczek tutaj, niedobrze to wygląda. No ale takie ryzyko. Zagrał jednak tu, zbijam teraz tu. Mam okazję od razu z tempem atakować tutaj. Goniec na E6 prawdopodobnie. Wtedy chyba tu zagram. Spróbuję sprowokować go do wymiany tego gońca. W tym wchodzi wieża. Zawsze mam jakieś odejście tego typu. A nie, jest bicie po prostu. Czy ja nie mogę tak? On zbije hetmanem, ja tu. Tu jest bicie. Nie, mam taki ruch. Możesz wziąć tu, wtedy dostajesz plombę tam albo tam. Tutaj grozi taki ruch i się robi niebezpiecznie, mam nadzieję. Skoczki weszły do gry. Grozi ruch, wzięcie po prostu wieży. Po prostu zwyczajnie tak grasz? Serio? Ale zaraz, teraz nie mogę zbić tu. Hetman zbija tu. Wygrywam. No właśnie. Bo wieża zeszła z ósemki. Dokładnie, wygrana, moi drodzy. I jaka, myślę, że piękna wygrana. Lecimy dalej z tym skoczkiem C6. Teraz spróbuję po prostu zagrać trochę inaczej. D5 i tutaj zagrajmy tak. Będą to szachy kombinowane. Skoczek E4. Aha, i tutaj po prostu będziesz chciał mi... Okej. A ja się znowu na to złapałem. Dobra, gram tak. Ale nie, bez sensu, jest F3 tu i H4. Jeszcze tak. Nie wiem, jakoś dziwnie się złapałem. Tutaj F3 będziesz grał. Spróbuję tak. F3 bicie. Tutaj dwa pionki i F6. Tylko F6 od razu nie mogę. No, muszę zbić po prostu. F6. Mam figurę mniej. Goniec D3. No tutaj muszę to wybić. Muszę to wszystko powybijać. Otworzyć drogę dla króla. Tyle, że chyba to będzie trudne. No właśnie. G5? To szalony ruch. Coś takiego chyba trzeba zagrać, tutaj wejść. Bo goniec D3 będzie bardzo groźny, muszę tak zagrać. Niestety tutaj wymiany idą na jego korzyść. Nic na to nie poradzę, ale chyba trzeba grać normalnie goniec D3 i wprowadzić hetmana. Cofka niestety. C5, tutaj grożą maty, jasne. Co? Tu chcesz zagrać, tak? Dobra. Ha, na H6 chcesz zbić. Muszę tu się bronić. Tu mam jakieś akcje, goniec F4, tam będzie mat, tutaj, tu uciekam. No nie wiem, jest ostro, no na pewno. Możliwe, że mam totalnie przegraną, raczej tak. C5, ty zagrasz tu, ja tu, bicie. No dobra, muszę C5 chyba. Szach tu lub tu. Tak, coś namieszałem w tym wariancie. Nie wiem dlaczego. A tak po prostu kulturalnie zagrałeś. I w sumie to chyba jest bardzo dobra decyzja. Tu wchodzisz, nie? Mam problem wtedy. No, poza jest przegrana, niestety. Spróbuję na dziko jakoś pouciekać. Aha, tu już tu jest szach, tu. Tu i uciekam tędy. Nie wiem, co to będzie, ale spróbuję w ten sposób. On musi chyba dać szacha, bo inaczej gram tak. Chociaż też odejście spokojne jego będzie dobre raczej, bo tu. No, wtopa jest, ale jeszcze oczywiście powalczę. Tak. No, dokładnie tak zagrałeś. Tutaj mam ruch.
Bo jak tutaj to zbijesz, mam też plombę, tak? No, pewnie teraz wieżą zagra na jeden, to by było chyba najlepsze dla niego. Możliwe, że jeszcze taki ruch mam. Zbija, zbija, tu, a tu z szachem. Tutaj, tutaj, tutaj z szachem, no tak. No, zagram, najwyżej się za chwilę poddam. Trzeba będzie walczyć dalej. Zobaczcie, cały czas białe wygrywają w naszym pojedynku. Jeżeli jeszcze hetman odejdzie jakimś cudem, to mam taki ruch. No ale tak, on tutaj to wszystko przewidział. A, no tak. Fajnie, że on gra. Fajnie, że gra, słuchajcie. On jest przecież mistrzem krajowym tylko. Tak samo jak ja. Czego tu się bać? Gramy normalnie. Gramy normalnie. Okej. Okay. Lubię goniec G5. Nie jest do końca najlepszy. Ale kto nam każe grać najlepsze posunięcia w danych pozycjach? No i hetman B3 niech będzie. Zobaczymy, jak zareaguje. C5 prawdopodobnie. Nie? O! Tak. Prawdopodobnie tu. I znowu bicie, bicie. A nie, to on teraz zagrał inaczej. Bo bał się tutaj tego pionka oddać. H6, goniec H4. Okej, okay, tutaj taki ruch grozi. Tego nie chcemy. Więc chyba sobie wrócę gońcem spokojnie. Tak, roszada. I wieża D1. Koniecznie na rentgen z hetmanem. Jak skoczek D5, to sobie gońca chyba zachowam. Jeszcze A3 dobrym by było ruchem, bo jak tak, to uciekam. Grożę B4. Ruch A3 może być na moim kolejnym pomysłem, bo teraz jak on zagra, to właśnie hetman będzie musiał wrócić, ale on też do C5 tak szybko nie może dojść. Taka jest chyba jego tutaj, taki jest jego plan. Poza tym ja też mogę próbować grać skoczek E5. Wieża C1 to są takie moje główne tutaj teraz plany. Tego hetmana, tego gońca, przepraszam, nie chcę wymieniać absolutnie. I ruch A3, czyli gramy tutaj pozycyjnie. Gram tak, no dopuszczę do G5, a w ten sposób, to chyba teraz tak bym chciał zagrać. Skoczek bije, bije pionek. Goniec bije, bije pionek. Zachowuje parę gońców. Czy to będzie dobre? Zobaczymy. No bije. Parę gońców znowu jest po mojej stronie. Tu jest atak, ok. No to myślę, że po prostu zagramy tak z rentgenem. Aha, taki masz ruch. Zapomniałem o tym posunięciu. Zepsujesz mi strukturę. No dobra, muszę tak. Zbijesz tu. Tutaj to mam teraz taki ruch na szczęście, bicie. Tu wyprostuję sobie wtedy pionki, więc tutaj goniec dobrze mnie chroni. Mam też taki ruch skoczek E4, skoczek B5 w zasadzie też jest ciekawy. Hetman E4 zawsze się może scentralizować. Chcesz otwierać pozycję. Chcesz grać aktywnie i otwierać pozycję. Najpierw to wezmę. I też spróbuję pograć aktywnie, coś w tym stylu. Możesz zbić, aha, możesz zbić tu pionkę, zagrać też E5. Niech się boi po takim ruchu. Znaczy, mam nadzieję. I zagram sobie, centralizuję tego hetmana, żeby pilnować pola E6, bo po wybiciu, wybiciu on zbije i mam też takie bicie. Aha, nie mogę na E6 zbić. Tu muszę uważać, tu będzie bicie. Grożę matem i bronię na G3, to ważne. Skoczek E4. No właśnie, jedną z wież mogę tutaj wymienić. W sumie to uczynię, wprowadzę drugą i szybko mam wejście tam. Skoczek też niech się scentralizuje. Pytanie, czy to mi coś da? Może tak? Bo jeżeli on zagra tutaj, ja to wymienię i też mam odbicie tutaj pionka. Aha, on może odbić tym pionkiem. Ale mam też taki ruch i odbije materiał. Dobra, to poszło. Tak, dokładnie tak poszło, jak sobie tutaj założyłem. Skoczek wejdzie tu, najgorzej jak tam mi plombę. Bije skoczkiem, nie chcę grać skoczkówki typowej. A, tutaj, tutaj, tam.
postraszmy go. Postraszmy. Aha, możesz zbić skoczka. No dobra, jak zbijesz skoczka, to raczej pozycja będzie bardziej remisowa, ale on nie chce grać remis, nie chce brać remisu. Tutaj taki ruch grozi. Jakieś tam zamieszanie, jest pionek mniej znowu. Skoczek stąd niestety wyjdzie. A, no to skoczek tutaj, jakąś aktywność złapiemy. Z powrotem. Może się poruszy pionkiem, dokładnie. Tak też uczynił. Tak, zagrajmy. Ten skoczek nie ma teraz wyjścia, tylko że go nie złapie. No właśnie, on tutaj już teraz ucieka. Dokładnie. Tak, no wejdziesz tu, ja zagram A4. Okay, idę tak. Naprawdę w ten sposób grasz? Zagrajmy tu w takim układzie. A, tu zbijasz piona. Ładnie zagrał. Tutaj, tu. Ile mam czasu? Mało. Tak, i król D3. Aha, nie mam króla D3. Tak, skoczek ucieka? Kurczę, ucieka. Zawsze mam tutaj opcję. Głupia jest ta obrona, słuchajcie. Totalnie głupia. A, tędy mi kosisz. No tak. Czas niestety tutaj jest przepotężny. To jest remis, tylko że on nie chce remisu. Wygrałem na czas. Zobaczcie, ile czasu zostało. Niesamowite, ale jest zwycięstwo. Nie chciał remisu, czasówka poszła. Jeszcze raz ten wariant spróbuję. Jeszcze raz. O nie! Co nie zagrało? O, rety, Krzysztof. Nie tak, skoczek na F6 miał iść. No dobra, trudno. Dobra, muszę już zepsuć strukturę, żeby coś tu zamieszać kompletnie nowego. Kompletnie. Oddałem piona od tak po prostu za frajer. Ale gość też kombinuje. No co, gonię C2 najprostsze, co nie, przyjacielu? Widzieliście to? Już w drugim ruchu podstawiłem piona. Ale to z tych emocji poprzedniej partii. Tak to zwykle bywa. Wow! Bicie tu i tu. Ale zagrałeś. Dobrze zagrałeś. Muszę to przyjąć. No i co teraz? Nie tracę hetmana, więc pograłeś fatalnie. Pionem trzeba było zbijać. Nie kumam. Kompletnie nie kumam. Moi drodzy, gość się pomylił. Nie mogę zrobić długiej roszady. Mogę odejść po prostu gońcem i go zachować. I nic nie tracę. Nawet goniec E3 chyba nie jest straszny, bo tutaj skoczek nie ma za bardzo. No tak możesz, ale wtedy tutaj idę. Tu aha, A5, jakieś widły będą grozić. Może do końca tego też nie przemyślałem. Jakieś strzałki. Dokładnie, muszę uciec. A5, wszystko widział. Żeby mata nie dostał przypadkiem. Zaraz, jak to jest w figurkach? Mogę oddać hetmana, mogę oddać tu. A, mogę tutaj po prostu zbić. Dobra, żyjemy. Żyjemy. I mogę zbić tu. Jak on roszadę zrobi, to on coś takiego też. Albo bicie nawet tu. Choć chyba nie do końca. Zbiję tu.
On da szacha, ja tu, on tu, ja tu. Dobra. Kombinujemy. Tam jeszcze jest goniec H6. Dlaczego nie zagram goniec H6 i się nie obroniłem tam? Nie kumam. Nie kumam siebie, słuchajcie. Grożę matem oczywiście. F3 nie działa, bo mam bicie tutaj. Skoncentruję się też na macie. Zbijam. Czy on to zrobił specjalnie, czy nie widział tego bicia? Raczej według mnie nie widział. To widziałem. Ok, i teraz mam ruch, koniec na H6. Grożę też tutaj. Wieża broni ósemki, więc król jest bezpieczny, ekstra. Mogę chyba sobie nawet pozwolić na taki ruch. Poddał. Poddał, moi drodzy. Poddał. Rewanż. Lecimy z rewanżem. 4-2 mamy. Chcesz rewanżu, mój drogi przyjacielu? Słuchajcie, chyba nie chcę rewanżu. No dobrze, skoro nie chcę rewanżu, 2682 robi się bardzo blisko, bardzo blisko. Moi drodzy, dziękuję wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się partie podobały. Do zobaczenia następnym razem.